Cześć, dzisiaj mamy piątek i dzisiejszy vlog będzie taki trochę krótszy, bo ostro lecimy z Wiedźminem. Dzisiaj jest premiera, więc trochę nam to zajmie czasu. Jesteśmy już po czterech odcinkach Wiedźmina i muszę przyznać, że jest bardzo przyjemny, bardzo fajnie się go ogląda. Ale coś więcej myślę, że będę mógł powiedzieć, jak już skończę cały pierwszy sezon. Jak na razie jest bardzo dobrze. Bardzo fajne fantazy. A tak poza tym to mam dzisiaj straszny kryzys, jeżeli chodzi o nagrywanie. Jakiś taki gorszy dzień, brak weny. Trochę mobilizacja też ucierpiała właśnie przez to, że Wiedźmin wyszedł i poświęcam maksimum dzisiejszego czasu. Ale jednak gdzieś tam w przerwach cały czas myślę o tym, żeby coś nagrać. No. Z takich ciekawostek założyłem sobie wczoraj puszkę. Taka puszka. Na fotograficzne kształcenie się. Z każdego ślubu będę odkładał sobie tak około 100 zł do tej puszki i to, co się w ciągu roku nazbiera, będę przeznaczał na jakieś albumy, warsztaty. Coś, co będzie rozwojowe dla mnie. Myślę, że to bardzo fajny pomysł. Aha, i Grzesiu, dzięki za komentarz. Jutro postaram się usiąść do tego, przemyśleć i nagrać coś fajnego. O tym, o co pytałeś, czyli o pracy w lokacji z osobą fotografowaną. A jak pracuję i jak u mnie to wygląda. Już teraz mogę powiedzieć, że nie mam żadnych schematów, więc będzie to troszeczkę trudne dla mnie, ale postaram się to przemyśleć i jakoś fajnie przedstawić. No, także to będzie jutro. Mam nadzieję. Jak uda mi się to dobrze obmyśleć. Także dzięki i na razie. Hej. Zwolnienie blokady i uwolnienie choinki. Nie wystrzeliło. Nie. Nie było jak wy. Mamy choinkę. Pewnie samym w domu. Nie było jak w Kevinie samym w domu. Spotkaliśmy po drodze pana, który mówił, że powinna nam w domu wystrzelić, ale niestety nie wystrzeliła.